Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Marymont stał się ważnym punktem na mapie odradzającej się polskiej państwowości, ponieważ właśnie tutaj stacjonowały oddziały Wojska Polskiego. Radość z odzyskanej niepodległości nie trwała jednak długo, ponieważ bardzo szybko wybuchła wojna polsko-bolszewicka i nasz kraj po raz kolejny musiał bronić własnych granic. Wreszcie w roku 1918 pękły więzy krępujące wolność Rzeczypospolitej Polskiej. Biały orzeł zatrzepotał we wszystkich dzielnicach, a tym bardziej rozwinął swe skrzydła w stolicy, gdzie jako w centrum zaczęły się formować oddziały wojsk polskich, mających iść na nowy, wielki, święty bój. Marymont obrano na miejsce postoju czasowego 1 Batalionu Saperów. Tutaj też gromadzili się studenci Politechniki Warszawskiej jako ochotnicy do wojska w roku 1919 i następnym. Tutaj się zapoznawali z życiem wojskowym, z musztrą i dyscypliną. Tutaj niejeden brał po raz pierwszy karabin, by się z nim już nie rozstać do śmierci. W roku 1920 inwazja bolszewicka sięgnęła aż po Wisłę, a na Marymoncie przez dni kilka było słychać odgłosy bitwy spod Radzymina. Tam na wschodzie to dym czy mgła, wstaje cień czy to łuny blask, czy to znak, że już ruszać czas. Wolność nie jest nigdy darmo dana nam, wolność nie jest darmo dana nam. Więc idę, nie wiem, czy wrócę tu. Idę, nie wiem, czy wrócę tu. Idę, nie wiem, czy wrócę. Wiem, że muszę ruszać już. Wolności wciąż pamięci lśni, choć listopad to w powietrzu pachniał maj. A dziś znowu walczyć trzeba nam. Jestem w trwodze, lecz nie będę sam. Pójdę przodem, lecz nie pójdę sam. Idę, nie wiem, czy wrócę tu. Idę, nie wiem, czy wrócę tu. Idę, nie wiem, czy wrócę. Wiem, że muszę ruszać już. O, patrzność twa. Nadzieję daje nam, że w mieście tym zamieszka pokój znów. Więc idę, nie wiem, czy wrócę tu. Idę, nie wiem, czy wrócę tu. Idę, nie wiem, czy wrócę. Wiem, że muszę ruszać już. Idę, nie wiem, czy wrócę. Wiem, że muszę ruszać.